radny przyszedł, możemy zaczynać. To co, zaczynamy. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Komitet Wyborczy Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego wita wszystkich Państwa na konferencji programowej naszego komitetu, że chcemy przedstawić główne założenia programowe, gospodarcze, ekonomiczne, jak również kwestie społeczne, które nurtują nasze miasto i przedstawić sposoby, możliwości rozwiązania i rozwoju naszego miasta. Zanim to nastąpi, zechcę Państwu jeszcze raz przedstawić listę kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego do Rady Miasta. Szanowni Państwo, w okręgu pierwszym startuje Robert Piorunek, Małgorzata Frąckiewicz, Izabela Strzelecka-Łosiewicz, Małgorzata Chojnowska, Kazimierz Bączek. W okręgu drugim Marianna Juskowiak, Jolanta Karwowska, Andrzej Krajewski, Joanna Gadomska, Kazimierz Siwik. W okręgu trzecim Lech Kołakowski, Ryszard Rutkowski, Katarzyna Roszkowska, Artur Sieracki, Wojciech Domian, Edyta Ciesielska, Lidia Gronostajska. I okręg numer 4, Kazimierz Święciński, Grzegorz Boroń, Anna Dołęga, Marian Ostrowski, Agnieszka Kuczewska, Marzena Makowska. Także przedstawiłem listę kandydatów do Rady Komitetu Wyborczego. To poprosimy brawa dla kandydatów. Szanowni Państwo, nasze miasto ma długą tradycję, 606 lat nadania praw miejskich. Ta tradycja też zobowiązuje, to dziedzictwo nasze kulturowe, nasza tożsamość historyczna, jak również dzieje mieszkańców tej ziemi. Szanowni Państwo, mówiąc o Łomży, musimy mówić o jej mieszkańcach, o współczesnych mieszkańcach. Musimy spojrzeć na Łomżę, na jej położenie geograficzne, komunikacyjne, jej bardzo ważną rolę w tym regionie Polski północno-wschodniej. Chcę powiedzieć, że w tym rejonie Polski północno-wschodniej Łomża praktycznie jest najstarszym miastem i to dziedzictwo zobowiązuje również nas współczesnych. Szanowni Państwo, historia Łomży miała swoje piękne okresy w dziejach. Byliśmy ważnym ośrodkiem. Tu też przebywali królowie, książęta. Tutaj wydarzyły się również bardzo ważne wydarzenia historyczne. Łomża była zawsze stolicą regionalną. Była powiatem, departamentem, gubernią, województwem. Obecnie jesteśmy w województwie podlaskim. Utraciliśmy status naszej wojewódzkiej Łomży, ale te działania gospodarcze muszą podnieść rangę naszego miasta. I tak jak powiedziałem, wykorzystujemy nasze położenie geograficzne i komunikacyjne. Mamy Via Baltica. Za 2 bądź 3 lata ruszy budowa kolei dużych prędkości. Także z Warszawą komunikujemy się w godzinę 15 minut, oczywiście zgodnie z przepisami. Szanowni Państwo, mamy też bardzo piękne położenie przyrodnicze, Dolinę Narwi, fantastyczny klimat, te zakola i tutaj też musimy wykorzystać to nasze bardzo piękne położenie geograficzne. Szanowni Państwo, o rozwoju decydują też wszystkie kwestie związane z inwestycjami, z infrastrukturą. Nasz Komitet Wyborczy przedkłada bardzo ważne aspekty programowe związane z przyjęciem nowego ładu przestrzennego praktycznie całej powierzchni administracyjnej Łomży, jak również we współpracy z gminą Łomża, z gminą Piątnicą chcemy tworzyć wielki ośrodek, aglomerację. Chcemy
aby ta aglomeracja sięgała ponad 100 tysięcy mieszkańców. No, z góry chcę powiedzieć, że jeszcze 20-30 tysięcy mieszkańców na przestrzeni dwóch kadencji powinno przybyć, mieszkańców Łomży. Mamy stanowić jeden organizm gospodarczy połączony całym systemem komunikacyjnym spajającym to właśnie naszą aglomerację. Także proszę Państwa, patrząc na mapę naszej Łomży, powinniśmy wyznaczyć, zakrywając oczywiście całe terytorium Łomży planami zagospodarowania przestrzennego na budownictwo jednorodzinne. Tutaj widziałbym ten pas od szosy Zambrowskiej w kierunku Narwi. Piękny, widokowy obszar. Tam powinno być umiejscowione budownictwo jednorodzinne. Od szosy Zambrowskiej na prawo są piękne tereny pod budownictwo wysokie. Czas też w Łomży zbudować kilka wieżowców, apartamentowców, żeby nadać ten wyższy charakter naszego miasta. Dalej, proszę Państwa, okolice drogi na Ostrołękę, po obu stronach tutaj są tereny dobrze dogodne, inwestycyjne. Tutaj też mamy węzły komunikacyjne związane z obwodnicą Łomży z Via Baltica. Tu należy lokować centra logistyczne, przeładunkowe, zapraszać kapitał zewnętrzny, krajowy, zagraniczny, ale nade wszystko chcę Państwu powiedzieć, musimy uwolnić nasze inicjatywy gospodarcze, naszych przedsiębiorców, którzy będą najlepszymi inwestorami. Tutaj będziemy proponować szereg zachęt dla tych firm, które będą budować tu właśnie swoją firmę. To będzie samozatrudnienie, zatrudnienie kilku pracowników, kilkudziesięciu bądź kilkuset. Ważne jest, aby na przestrzeni kilku lat ściągnąć do Łomży też duży kapitał. Tu powinno powstać szacunkowo 2 do 5 tysięcy miejsc pracy. To jest bardzo potrzebne rozwojowo. Ale tak jak wskazałem o planach zagospodarowania przestrzennego, tym kołem napędowym ma być budownictwo. Budownictwo ruszy całą gospodarkę tutaj tych naszych terenów. Proszę Państwa, bardzo ważną kwestią jest wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, udogodnienia komunikacyjne, budowa nowych ulic, chodników, jak również zwiększenie ilości miejsc parkingowych. To jest bardzo ważne zadanie. Szanowni Państwo, chcemy pochylić się też pod kątem konsumpcji. Chciałbym przyjąć program miejski, w którym będziemy chcieli w Łomży usytuować Łomża stolicą krajowych targów zdrowej żywności. Takie targi powinny odbywać się cyklicznie. Tereny wokół Łomży, ziemi łomżyńskiej są bardzo dobrymi terenami rolniczymi. Tu produkowana jest bardzo dobra żywność o wysokich walorach smakowych. Chcielibyśmy, aby łomżanie kupowali właśnie te produkty z okolicznych miejscowości od rolników. Natomiast ta żywność, która w większości jest importowana w wielu tych sieciach, nie jest najlepszej jakości, ale nie chciałbym takiej reklamy robić. Mamy możliwość dobrej, własnej, zdrowej żywności i powinniśmy ją konsumować. Szanowni Państwo, poza kwestiami gospodarczymi, na które musimy zwrócić uwagę, są aspekty też ekonomiczne. Będę chciał ustabilizować finanse, budżet miasta. Chciałbym, aby ten budżet miasta był rozwojowy. Musimy też zabezpieczyć środki budżetowe na udział własny do środków, które pozyskamy z zewnątrz, środków krajowych, jak również środków Unii Europejskiej, które mają determinować rozwój naszego samorządu. Chcemy pochylić się, aby mieszkańcy Łomży, mając już tutaj pracę, mieli możliwość zakładania rodzin, aby każde małe dziecko miało swoje miejsce w żłobku, przedszkolu, szkole. Tutaj bardzo pochylamy się pod kątem naszych dzieci. Szanowni Państwo, musimy też pamiętać o naszych seniorach, osobach starszych, osobach emerytach, rencistach, osobach też niepełnosprawnych, którym musimy też pomóc w kwestiach związanych z przemieszczaniem się, z komunikacją, z ich aktywizacją zawodową,
w domach seniora, których powinno być kilkukrotnie więcej niż obecnie, tak aby też ci starsi ludzie mogli też aktywizować się, mogli aktywnie wypoczywać. Mówiłem wcześniej o Narwi. Chciałbym, abyśmy pomyśleli o możliwości jednak, szanowni państwo, wybudowania tego zalewu pomiędzy mostami, tego zalewu, który tak bardzo od wielu lat jest oczekiwany, ale niestety dotychczasowe działania samorządowe naszego miasta nie spowodowały rozpoczęcia, inicjowania tego bardzo ważnego zadania. Też, proszę państwa, mówiąc o kwestiach społecznych, musimy pochylić się nad naszą tradycją, historią, pamiętać o naszej tożsamości. Jesteśmy dumni z naszego miasta, z bohaterów, którzy tutaj kiedyś żyli, pracowali. Przed nami stoją nowe, bardzo ważne wyzwania związane z dzisiejszą sytuacją. I tu, proszę państwa, chcę wskazać, że chcemy, aby mieszkańcy Łomży czuli się bezpiecznie. Nikt na świecie nie zagwarantuje, że zawsze będzie pokój, będzie spokój. Chcemy zagwarantować. Przyjmiemy program budowy schronów dla mieszkańców Łomży, jak również ukryć, gdzie w przypadku jakichś zagrożeń mieszkańcy Łomży mogli czuć się bezpiecznie. Wypracujemy system ostrzegania. I tu, proszę państwa, w tych kwestiach wzorem jest Finlandia, jest Szwajcaria, jak również inne państwa, które dbają o bezpieczeństwo swoich obywateli. Szanowni państwo, chciałbym jeszcze długo mówić o kwestiach programowych, o kwestiach bardzo ważnych, rozwojowych, ale też chcę zauważyć, że kilka osób z Rady, reprezentantów poszczególnych okręgów wyborczych chcą też przedstawić propozycje kampanii wyborczej, jak również programów na własnych osiedlach. Szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, poprosimy przedstawicieli okręgów. Z okręgu numer 1 głos chce zabrać nasz kandydat Robert Piorunek. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Drodzy mieszkańcy Łomży. Nazywam się Robert Piorunek, jestem rodowitym łomżaninem od pokoleń. Moje wartości to lojalność, uczciwość i honor. Także moje łomżyńskie korzenie, silne poczucie lojalnej tożsamości. I wiarę w moc wspólnoty. Razem możemy pracować nad lepszą przyszłością naszego miasta. Drodzy łomżanie, zapraszam was do współtworzenia nowej Łomży. Los naszej Łomży jest także w waszych rękach i sercach. Idźcie na wybory. Prosimy o głosy. Dziękuję. Przedsiębiorca, który chce rozwoju naszego miasta. Bardzo proszę o zabranie głosu panią profesor Małgorzatę Frąckiewicz. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja nie jestem panią profesor, ja mam tytuł doktora, natomiast... To też profesor. No powiedzmy, że. Proszę państwa, cóż ja mogę powiedzieć? Ja nie będę się państwu prezentowała, oprócz tego, że powiem, że moje nazwisko to Frąckiewicz, mam dwa imiona, Małgorzata, Krystyna. Jeśli ktoś z państwa chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na mój temat właśnie, to zapraszam do odwiedzenia strony internetowej na przykład Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego imienia Wagów, bądź też proszę państwa strony takiej łomżyńskiej, którą założyłam jako autorską www.name.lomza.pl, na której umieszczamy materiały związane z dziedzictwem kulturowym dawnej ziemi łomżyńskiej. I właściwie proszę państwa to te aktywności, które dotyczą przybliżenia i odtworzenia tożsamości mieszkańców dawnej ziemi łomżyńskiej, a więc naszego dziedzictwa niematerialnego, są powodem tego, że moja działalność jako tylko i wyłącznie niezależnego naukowca poszerza się również o działalność, proszę państwa, którą teraz chciałabym podjąć jako radna miasta Łomży. Proszę państwa, wybrałam właśnie tę grupę wyborczą pana
posła Antoniego, byłego posła, posła pięciu kadencji, tak, pana ministra Antoniego, Lecha Antoniego Kołakowskiego, dlatego, że znam pana Kołakowskiego jako człowieka, który nie przychodził obojętnie koło ludzi, ma świadomość i zresztą też korzenie takie właśnie związane z tradycjami dawnej szlachty łomżyńskiej, na podłożu której, na fundamencie której budowana jest tożsamość także miasta Łomży, bardzo zaniedbana tożsamość. My szukamy jakichś, proszę państwa, odniesień do takich wartości, czy też szukamy odniesień do takich elementów architektonicznych, na przykład Łomży, które miałyby zagwarantować temu miastu między innymi atrakcyjność turystyczną. A tak naprawdę, proszę państwa, ta atrakcyjność turystyczna Łomży, ona tkwi właśnie w tym dziedzictwie kulturowym, które jest bardzo pomijane. Ja chciałabym swoją świadomością dzielić się z mieszkańcami Łomży i nie będę mówiła, co bym chciała zrobić, że nie wiem, że chciałabym zacząć budowanie domów spokojnej starości, czy proszę państwa, nie wiem, będę walczyła o przywrócenie historii, tożsamości, bo to są, proszę państwa, pustosłowia, którymi się inni posługują. Za mną stoi realizacja takich działań, którymi udowodniłam, że te treści są dla mnie istotne. Poza tym, jeśli chodzi o starszych ludzi, o niepełnosprawnych ludzi, to moja sytuacja rodzinna chociażby na pewno uwrażliwiła mnie na to, aby się takimi kwestiami zajmować, aby nie być wobec nich obojętnym. Więc jeśli ktoś mówi, że ja pracuję dla was, prawda, ja jestem wasz, to mnie śmieszy, proszę państwa, dlatego że przecież taka służba jak bycie radnym, czy proszę państwa, bycie prezydentem Łomży, to są po prostu zadania, które odpowiedzialni ludzie podejmują i je realizują godnie. Więc to jest, proszę państwa, to nie jest tak, że ja to robię dla was, czy ktoś będzie robił dla was. Nie, to trzeba robić przede wszystkim dla siebie, prawda, kierując się świadomością, którą pan minister posiada, ponieważ był osobą zaangażowaną w pracę rządu, a więc administracyjne kwestie są mu znane. Jako właśnie łomżanin ma świadomość tożsamości i dziedzictwa kulturowego ziemi łomżyńskiej, a ponadto, proszę państwa, ma takie cechy osobowościowe jak lojalność na przykład, jak odwaga, które wydaje mi się, że bardzo służą temu, aby iść do przodu z determinacją, nie lękając się, nie obawiając się tego, że ktoś nam wyciągnie to albo tamto, bo właściwie jeśli chodzi o pana ministra, to chyba wszystkie te, przepraszam, że użyję takiego słowa, chociaż jestem językoznawczynią, nie powinnam się takimi słowami posługiwać. Wszelkie pomyje na pana ministra już pewnie wylano. Natomiast, proszę państwa, on na nikogo nie wylewa takich właśnie jakichś pretensji. I to mi się też podoba. To jest takie właśnie szlachetne, że nie czepiam nikogo, prawda? Tylko właśnie sobą reprezentuję to, co mnie stanowi, prawda? Co osobowość moja stanowi, co doświadczenie moje stanowi, a tego panu ministrowi nikt nie odmówi. Natomiast jeśli chodzi, proszę państwa, o mój program, to ja państwu mogę tylko powiedzieć, że na pewno zaangażuję się w każde działanie, bo zawsze się angażuję w każde działanie, które podejmuję. Na pewno będę lojalna wobec spraw, które będą mi się wydawały istotne i na pewno z odwagą będę realizowała to, co właśnie zrealizować będę chciała. Więc jeśli się komuś z państwa spodoba to, co mówię, bardzo proszę o państwa głos. Jeśli nie, to ja, proszę państwa, i tak nadal będę robiła to, co dotychczas robiłam, ze świadomością tego, że ja się spełniam jako osoba i że dzielę się swoją świadomością i swoim doświadczeniem jako człowiek. Natomiast cóż państwu dałoby to, gdybym powiedziała, że jestem matką, prawda, czy rozwiedziona, czy panna, czy proszę państwa mężatka, czy czyjaś kochanka. To raczej nie ma znaczenia według mojego uznania. Natomiast ważna jest osobowość, własny potencjał osób. A ja państwa zapewniam, że poznałam pana Roberta Piorunka, który być może w tym momencie tutaj widziałam, jak się, Robercie, zestresowałeś, prawda? No właśnie. Proszę państwa, może nie zaprezentował się tak, jakby chciał, prawda? Ale proszę państwa, ja spędziłam z tym panem kilka godzin, kiedyśmy na przykład chodzili po targowisku miejskim i państwa zapewniam, że jego determinacja, otwartość na słuchanie ludzi naprawdę jest wartością, właśnie wartością godną radnego miasta. A ja, mówiłem, że profesor? I ja w ogóle, proszę państwa, powiem państwu tak, nawet jeśli ja nie zostanę, prawda, wcielona do tej nowej rady miasta Łomży, to proszę państwa, powiem państwu, że to doświadczenie, które zyskałam, na przykład poznając pana Artura Sieradzkiego,
Właśnie to doświadczenie, które jest związane z poznaniem państwa innych, którzy są w tej naszej właśnie grupie, dowodzonej przez pana, mam nadzieję, przyszłego prezydenta Łomży, pana Lecha Antoniego Kołakowskiego. Czy na przykład osoby, które spotkaliśmy na targowisku, ten pan, nie wiem jak on się nazywa, Robercie, możesz powiedzieć? Taki pan, który, proszę państwa, sprzedaje jajka i inne. Wiecie państwo, jaki potencjał świadomości za tym człowiekiem stoi? I pan minister, czy też my właśnie z tej naszej grupy wyborczej, mieliśmy odwagę pójść do tych ludzi. Niektórzy inni nie mają odwagi pójść do ludzi. A jeśli chodzą, to albo z kwiatkiem, albo z jakimiś wsękaczami innymi. Myśmy poszli po prostu z otwartością ludzi, którzy nie boją się innych. A więc proszę państwa, państwo mają głos. To jest wartość niezwykła. Natomiast ja chciałabym, żebyście państwo mieli głos świadomości. Świadomości, czyli żebyście państwo brali za i przeciw, bo to jest ważne. To jest bardzo ważne. I proszę państwa, jeśli ktoś mówi, że on, jego głos się nie liczy, prawda? Czy co tam to jego głos? Naprawdę to nie jest prawdą, proszę państwa. Trzeba się czuć przekonanym i dopiero wtedy głosować. Nie dać się mamić, proszę państwa, nie dać się łudzić, bo państwo wiedzą, dokąd prowadzą złudzenia, prawda? My jesteśmy dorośli, jestem dorosła, kobieta przed 60, więc ja już, proszę państwa, mamieniu i złudzeniom na pewno nie ulegam i przede wszystkim mam niewiele czasu na to, żeby jeszcze zrobić coś porządnego. Jeśli państwo chcą i wierzą, że tak się może stać, to proszę o zarówno głos dla mnie, jak i pana Lecha Antoniego Kołakowskiego, który powiedziała Małgorzata Krystyna Wrockiewicz, brawo! Kandydatem na prezydenta naprawdę jest godny. Bardzo państwu dziękuję. Proszę państwa, z okręgu... Tak, jeszcze panie ministrze, niech państwo nie sądzą, że jak ja umiem gadać, prawda, to sobie pogadałam, prawda, zobaczcie państwo, ile mnie to kosztowało, prawda, widzą państwo emocje. No ja taka jestem i ja się wcale tego nie wstydzę, wręcz się tym chełpię. Dziękujemy państwu. Proszę państwa, z okręgu drugiemu poprosimy naszą radną Mariannę Juszkowiak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marianna Juszkowiak, startuję z okręgu drugiego. Już jestem radną dwie kadencje, a teraz mam przyjemność być kandydatem do trzeciej kadencji z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego. Naszym mottem, jako całego komitetu, jest rozwój i bezpieczeństwo. Bardzo nam zależy na tym rozwoju i bezpieczeństwie miasta Łomży i będziemy dążyli do tego, aby ten rozwój i bezpieczeństwo było stosowane ogólnie i powszechnie, abyśmy się czuli tu bezpiecznie i mogli swobodnie się rozwijać. Proszę państwa, ja będąc radną dwóch kadencji, na swoim okręgu poprawiliśmy trochę infrastrukturę, wybudowaliśmy kilka dróg osiedlowych, boisko dla dzieci zrobiliśmy, mini bulwary, gdzie ludzie chodzą, odpoczywają. No a mamy jeszcze w zanadrzu resztę tych ulic, bo jeszcze ulica Tkacka, Kalinowa została, Pułkowa, Topolowa i jeszcze wiele innych ulic. Ponadto chcielibyśmy, żeby na każdym osiedlu w naszej Łomży były tereny, które będą przeznaczone na targowisko o tej zdrowej żywności. Tyle, co tu pan, nasz kandydat na prezydenta mówi o tej zdrowej żywności, jako fachowiec już w Ministerstwie Rolnictwa pracował. Także my jesteśmy też za tym, żeby rozwijać tę zdrową żywność, żeby każdy mieszkaniec Łomży mógł kupić blisko siebie tą zdrową żywność wyprodukowaną przez producentów i bezpośrednio sprzedaną do nas. Proszę państwa, dnia 7 kwietnia są wybory samorządowe. Proszę państwa, abyście poszli na te wybory i wybrali Komitet Wyborczy Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego, moją osobę z okręgu drugiego, jak i naszego prezydenta, jako kandydata na naszego prezydenta Lecha Antoniego Kołakowskiego. Dziękuję bardzo. Powiedziała radna Marianna Juszkowiak, doświadczona radna. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, tak się składa, że startując na urząd prezydenta, też startuję na radnego w okręgu trzecim. Jest to też duży okręg, tam też jest dość dużo do zrobienia, ale nie chciałbym zajmować czasu, to może poprosimy tutaj naszego kandydata Ryszarda Rutkowskiego, również trzeciego okręgu. No cóż, tutaj mnie pan Kołakowski już przedstawił, Rutkowski Ryszard. Na liście numer 2, okręg trzeci. Mieszkam na Niemcewicza 1. Do złudzenia
ruch przy szkole numer 10. Musimy to załatwić. Ulica Kołłątaja musi być zrobiona, żeby był łagodny i dobry wyjazd. Bo te wysadzanie dzieci z tych samochodów to mnie aż przeraża. Wszyscy rano tam przyjeżdżają. Potem jadą na znak stop, a ulica Kołłątaja od kilku lat nie da się nią wyjechać do Przykoszarowej. No to musimy załatwić, żeby było bezpieczeństwo i dla dzieci, i na nas. Następnym tematem, tutaj pani profesor wspomniała o tych pomijach. Nasunął mi się dobry pomysł. Sam byłem jego uczestnikiem. Jak kiedyś było takie zebranie, że będzie odbudowany najdłuższy most w Polsce, a to będzie przez Narew. Jak ja przeczytałem, co ludzie napisali w internecie, no to pan Kołłątaja w tych pomijach by się utopił. Naprawdę, by się utopił za te pomije. Ale droga powstała. I teraz mam pytanie do tych, co tam napisali. Pisali to. Ja bym ci postawił flachę, to jest delikatna wypowiedź z internetu. Ja bym cię do Częstochowy na kolanach zaprowadził, żeby ta droga powstała. Pomodlić się nie zaszkodzi, każdy może tam pójść. Naprawdę. Tak samo jak było 105 dla zwierząt. I tutaj pani profesor miała rację. Nie sztuka czymś się pochwalić, sztuka się tego nie ugąć i to ciągnąć. I tacy będziemy. Jak coś postanowimy, to postanowimy. I jeszcze trzecia ważna rzecz. Żeby nasi młodzi tu zostali, w Łomży, musimy tworzyć miejsca pracy. I tu Poznańska, w te pola, musimy wykupić tereny. Nie kupować bzdurnych ciepłowni tam gdzieś w polach. Po prostu kupmy ziemię pod te zakłady. Tak jak Kolno zrobiło, Zambrów. Moje dzieci pracowały w Kompolu na Poznańskiej. Teraz wszyscy do Zambrowa dojeżdżają, bo firma w Łomży nie mogła dostać ziemi pod budowę. I w Zambrowie pracują. Właśnie, musimy się... Nieważne, czy nas będzie ktoś za to szanował, czy nie, ale dla rozwoju Łomży się poświęcić, bo to, co ludzie piszą w internecie, czy to, co mówią, trzeba to pominąć. Tak jak pominął to pan Lech Kołłątaja. Nie martwił się, że piszą bzdury na temat drogi 61. Będzie most? Będzie. A jaki śmiech był z kolei? Jest w planach. O ile kto zechce, to będzie budowana. I prawdopodobnie tak. I ten upór nasz spowoduje, że Łomża będzie się rozwijać. Także dziękuję wszystkim. Jeszcze raz gratuluję uporu i wytrwałości. Proszę państwa, co chcę powiedzieć? Po tym uścisku widzę, że to silny radny. Czy z trzeciego okręgu jeszcze ktoś zabrał głos, czy nie? To może z okręgu czwartego. Kazimierz Święciński. Bardzo proszę, Kazimierzu. Szanowni państwo, startuję do Rady Miasta w Łomży z Komitetu Wyborczego Wyborców Lecha Antoniego Kołłątajskiego. Jestem bardzo wrażliwy na krzywdę ludzką. Od wielu lat opiekuję się osobą niepełnosprawną. Znane mi są problemy. Będę godnie reprezentował mieszkańców miasta Łomży i wszystkich mieszkańców miasta. Dnia 7 kwietnia proszę o państwa o głosy na moją kandydaturę, na moją osobę. Kazimierza Święcińskiego, okręgu numer 4, pozycja numer 1. Oraz proszę o głos naszego kandydata na prezydenta miasta Łomży, pana Lecha Antoniego Kołłątajskiego. Dziękuję. Ja dodam, proszę państwa, że Kazimierz jest wieloletnim naszym działaczem. Bardzo dużo pomagał mi też w biurze poselskim, Kazimierzu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeszcze poprosimy kandydat Grzegorz Boroń. Bardzo proszę. Okręg czwarty. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony do kandydowania do Rady Miejskiej w Łomży z Komitetu Wyborczego Wyborców Lecha Antoniego Kołłątajskiego. Jestem rodowitym Łomżynianem, dzięki czemu znam potrzeby naszych mieszkańców i naszego miasta. Pragnę, aby nasze miasto dzięki mądrym decyzjom radnych rozwijało się i sprzyjało wszystkim grupom społecznym. Ale żeby było to możliwe, potrzebujemy przedsiębiorczego, otwartego na współpracę, doświadczonego prezydenta. Dlatego najlepszym kandydatem na prezydenta miasta Łomży jest pan Lech Antoni Kołłątajski. Bardzo dziękuję za te miłe słowa, które z satysfakcją przyjmuję. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś z mówców chciał zabrać głos? Ze startujących, a może z niestartujących coś chciałby powiedzieć, jakie problemy widzi, wskazać? To bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby, jest ku temu odpowiednia chwila. Albo zadać nam pytania. Albo pytania zadać. Wszyscy. Także widzę, żeśmy zaprezentowali właściwie kwestie, jeżeli nie ma pytań. Szanowni państwo, cóż można powiedzieć, podsumowując, jaka konkluzja?
Nasze miasto musi się rozwijać. Musimy szybko podjąć kilka programów gospodarczych, kilka uchwał Rady Miasta, które spowodują szybki, dynamiczny rozwój. I niejako w pigułce szybko przyjąć plany zagospodarowania przestrzennego, ruszyć budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, dać możliwość w Łomży zakupów zdrowej żywności. Ma powstać kilka targowisk zdrowej żywności na wszystkich osiedlach łomżyńskich i tu miasto też musi pomóc. Szanowni Państwo, kolejna rzecz, ta pomoc małym dzieciom, szkolnym dzieciom, bezpłatna opieka stomatologiczna, ale też wychodząc naprzeciw, bezpłatne przejazdy komunikacji miejskiej dla wszystkich. Cały pakiet ekonomiczno-gospodarczo-finansowy związany z inwestycjami, uwolnienie inicjatyw łomżyńskich przedsiębiorców, ściągnięcie kapitału krajowego, zagranicznego, wykorzystanie Doliny Narwi jako terenu rekreacji, aktywnego wypoczynku, danie szans rozwojowych każdemu Łomżyniakowi, każdemu Łomżanowi, który zechce tu mieszkać, zakładać rodzinę, rozwijać się. Łomża ma być tym centrum tego regionu, ma być aglomeracją. Temu celowi służyć ma Komitet Wyborczy Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego wraz z drużyną kandydatów do Rady Miasta, radnych, którzy będą stanowić i rozwijać nasze miasto, Łomżę. Serdecznie Państwu dziękuję. Teraz poprosimy wszystkich Państwa do fotografii. Chodźcie Państwo.